Cześć. Fajny mam kubek, nie? Jesteście ciekawi, co piję? Piję sobie kawkę. Dobra, dopiję później. Jaką kawkę? Dobrze, że pytacie, ponieważ to jest ta kawka. Indonezyjska kawka. To znaczy polska kawka, bo wypalana w Polsce, ale z Indonezji. Palona jasno, to znaczy w mniejszej temperaturze. Bardzo dobra kawka. A tak poważnie, to powiem wam, o co chodzi za chwilę. Dobra? Mówi się, że solidna podstawka to 30% sukcesu w przypadku malowania figurek. Chyba już kiedyś coś takiego powiedziałem w jednym filmie. Tak mi się wydaje. Ale dobra, może trochę przesadzam, może to nie jest 30% sukcesu, ale jeżeli chcecie być sukcesywnymi malarzami, artystami figurkowymi, to podstawka to jest coś, czego nie możecie ignorować. Jednakże zdaję sobie sprawę z tego, że nie zawsze jest na to pomysł. I dlatego chciałbym z wami dzisiaj o tym porozmawiać. Cześć, ja się nazywam Samuel i jestem zawodowym malarzem figurkowym. A w dzisiejszym odcinku przedstawię wam taki, myślę, całkiem prosty i fajny patent na to, jak zrobić podstawkę na waszej figurce, żeby nie zostawiać tego małego plastikowego krążka takiego o, bez niczego. Z podstawkami to jest tak, bez podstawek jest źle, w sensie jak podstawka jest niezrobiona, to jest po prostu źle, ale z podstawkami fantastycznie. To znaczy, niezrobiona podstawka psuje efekt całego malowania. Po prostu, w sensie dodaje takiego brudnego, negatywnym tego słowa znaczeniu, takiego filu, takiego poczucia, że jakby coś tu jest nie gra, coś tu, ktoś nie zadbał tutaj o estetykę pracy. Jednakże, umówmy się, nie każdy z nas lubi to robić. Czasami jest to po prostu taki element, żeby zrobić to na odczepnego i mieć święty spokój, prawda? Ja się przyznaję, że czasami też tak mam w niektórych pracach, że już maluję, projekt jest praktycznie skończony, jak patrzę jeszcze, jak z tą patelnią po prostu. Nie? Z tego dowcipu, że jeszcze podstawki. Ale na szczęście są sposoby na to, jak takie podstawki robić, żeby one fajnie wyglądały, żeby były ciekawe i żebyście się po prostu nie namęczyli nad tym. I dzisiejszy odcinek będzie w formie minimalistycznej. Jeszcze sobie pogadamy o różnych, bardziej konkretnych podstawkach z mnóstwem różnych produktów. Bardzo różnych produktów, które możecie używać do tego, żeby ta podstawka była jeszcze ciekawsza, fajniejsza, bardziej interesująca. Ale to nie dzisiaj. Dzisiaj chcę wam przedstawić taki prosty sposób, dzięki któremu zrobicie wasze podstawki, będziecie zadowoleni i nie spędzicie nad tym całego dnia. Naszym pierwszym bohaterem jest pasta. To znaczy, można to zrobić totalnie budżetowo. Przy pomocy piachu z piaskownicy, czy tego typu rzeczy, ale powiem wam tak. Takie opakowanie, 200 ml, to jest naprawdę duże opakowanie, wystarcza na lata. Kosztuje kilkadziesiąt złotych, ale jest to zdecydowanie tańsze niż pasty generalnego wydawcy. Nakłada się to wygodnie, szybko i przyjemnie. To już jest w brązowym kolorze. Są też jeszcze inne kolory w zależności od tego, co robicie, bo jak robicie na przykład, nie wiem, pustynię, to możecie sobie kupić od razu we właściwym kolorze i macie z bani. Jednakże, po prostu, taka pasta to jest podstawa. Jak to działa? Bierzecie sobie podstawkę i bierzecie taką pastę i zaczynacie ją nakładać na podstawkę. Są też różne inne produkty, które możecie do tego dołożyć, inne pasty. Takie jak jakieś błoto do weatheringu czy coś w tym guście. Tego typu produkty, oprócz tego, że zawierają sobie pewne medium, piasek, zazwyczaj bardzo drobnoziarnisty, to również czasami jeszcze jakieś dodatki, jakieś patyczki, tego typu rzeczy. I wy to oczywiście możecie nałożyć na waszą podstawkę. Możecie to zrobić przed malowaniem, możecie to zrobić po malowaniu, na koniec całego procesu. Jakby to już zależy od was. Jak wolicie, tak zróbcie. Nie ma jednego przepisu tutaj na to, żeby może trzeba tak albo inaczej. Następnie, jak już nałożycie taką pastę na podstawkę, dobrze jest coś do niej dołożyć. Oczywiście, to znowu jest kwestia opcjonalna. Możecie, nie musicie. Co to może być? To mogą być na przykład nasiona brzozy, bardzo często wykorzystywane do robienia symulowania liści. To może być, uwaga, teraz ciekawa rzecz, coś, co macie w kuchni. Na przykład yerba mate, tak. Niektóre rodzaje yerba mate mają to do siebie, że są drobno mielone, są pozbawione pyłu, zwłaszcza te zielone,
czyli zwłaszcza brazylijskie, z tego co pamiętam. I one całkiem nieźle symulują po prostu, najzwyczajniej w świecie, małe liście. Do tego mają też pewną ilość patyczków, które spokojnie możecie użyć na waszych podstawkach. Za pół kilograma yerba mate zapłacicie kilkanaście do kilkudziesięciu złotych, a macie wtedy ten zapas na całe życie. Dobrze, no ale to jest tylko jakby jeden rodzaj rzeczy. Oprócz tego możecie używać przypraw, herbaty, właśnie, sypanej herbaty. I odnośnie herbaty, ja bym chciał wam dzisiaj powiedzieć coś o sponsorze dzisiejszego odcinka, którym jest Mini Emporium samego. Dobra, to był trochę żart, a trochę nie. Fakt faktem jest to, że ostatnio postanowiłem zrobić pewien eksperyment i poinformowałem was już o tym na Facebooku i na YouTubie w postach, ale też powiem dzisiaj w tym filmie. Od razu mówię, że jestem naprawdę bardzo miło zaskoczony pozytywnym odzewem, ponieważ zdaję sobie sprawę z tego, że mój pomysł jest trochę niecodzienny i niektórzy mogą po prostu pomyśleć: co? Co sami znowu wymyślił? Ale widzę, że część z was łapie ten pomysł i wie, o co mi chodzi. Jak już wam pokazywałem wcześniej, prowadziłem do sklepu kawy i herbaty. Możecie zapytać sami, ale co kawa i herbata ma wspólnego z malowaniem figurek? No właśnie, a całkiem sporo, ponieważ nie wiem jak wy, ale ja zawsze jak siadam do malowania, to sobie biorę coś do picia. W zależności od tego, jaki to jest dzień tygodnia, jaka to jest pora, czy to jest na przykład wieczór, czy to jest poranek, no to albo biorę tą po prostu kawę rano, albo biorę sobie po prostu herbaty wieczorem, żeby niekoniecznie pić kofeinę przed snem. No ja postanowiłem jakby przenieść taki koncept do internetu, który możecie znać z rzeczywistości, takiej normalnej, nie wirtualnej, czyli po prostu kawiarnie, które również oferują planszówki i inne geekowe sprawy. No i przy okazji też rzeczy do picia, do jedzenia, w tym kawę i herbatę. No jakby na tym się to opiera. Ja mam pewne sprawdzone marki, właściwie jedną markę, z którą postanowiłem zacząć współpracować. O detalach to sobie możecie tam poczytać. Wszystko jest napisane w właściwym miejscu na stronie i zobaczycie, o co chodzi. Weźcie sobie na spróbowanie, spróbujcie, zróbcie. Powiedzcie mi, jak wam smakuje. Zobaczymy, czy ten pomysł wypali, czy nie. Zdaję sobie sprawę z tego, że jest dosyć ryzykowny i że to raczej jest niecodzienne połączenie. W moim przypadku to działa, ja to widzę i rozumiem. I zobaczymy, czy wy również to podłapiecie. W kolejnych odcinkach i filmach będę wam również trochę więcej opowiadał o niektórych kawach, o niektórych herbatach. Jakby nie patrzeć, robi filmy edukacyjne, nie? To też jest jakby pewna forma edukacji. A zależy mi na tym, żebyście jakby coraz przyjemniej przeżywali wasze momenty, kiedy możecie usiąść sobie na chwilę w świętym spokoju do waszego hobby. Także wasze zdrowie. A propos, jak widzicie, kubeczki przyjechały, więc możecie sobie zamówić, bo trochę więcej ich zamówiłem i kupiłem, niż zamówiliście w preorderze. Dobra, wracając do meritum. Na taką podstawkę można dodać wszystko. Dodajecie to, póki pasta jest mokra, w ten sposób te elementy, różne rzeczy, które znajdziecie, one się jakby wkleją w tę pastę i potem taką podstawkę musicie po prostu pozostawić do wyschnięcia. To bywa różnie, ale lepiej dać jej więcej niż mniej czasu. Ja zazwyczaj zostawiam to na noc. Po prostu następnego dnia już nie muszę się martwić. Rzeczą, którą warto jest zrobić w przypadku, gdy macie naprawdę sporo takich dodatków, takich jak jakieś gałązki, niegałązki, właśnie listki jakieś herbaty i tak dalej, to jest po prostu przejechanie całego jeszcze rozwodnionym wikolem z alkoholem i wodą. Patent, który wprowadził Marco Frizzoni i opisał w swoim filmie, macie link na dole, będziecie mogli zobaczyć, o co chodzi, osoby, które znają angielski tym bardziej. Służy to po prostu temu, że taki wikol sobie wysycha, alkohol przyspiesza schnięcie, a woda jest po to, żeby to po prostu rozcieńczyć i jakby utwardza nam wszystkie elementy na podstawce. Taki zabieg dla bezpieczeństwa. Jak już wszystko wyschnie, to po prostu to podkładujemy. Kolor dowolny. Podkład tak naprawdę też dowolny, jaki sobie chcecie. Tam nie ma plastiku, więc to, czy użyjecie Mr. Hobby czy Vallejo, to już jest wszystko jedno. Mr. Hobby po prostu ma to do siebie, że wżera się w plastik, a tu ten plastik jest tylko w tych miejscach, na których podkładowaniu nam jakoś wybitnie chyba nie zależy. Następnym krokiem jest to po prostu, że musicie nałożyć jakieś farby. Ja z racji tego, że mam areograf, po prostu zaczynam od brązów i nakładam kilka kolorów obok siebie na różne elementy. Dzięki czemu zyskuje takie, wiecie, ta podstawka po prostu będzie trochę bardziej ciekawa. A wy możecie oczywiście przy pomocy pędzla nakładać kolory jak chcecie i póki farba jest jeszcze mokra, wymieszać te kolory ze sobą na tej podstawce. Po nałożeniu kilku kolorów różnych, brązów i zieleni, najczęściej dobrze jest przejść do tego, żeby w jakiś sposób zróżnicować to kolorystycznie i jednocześnie powydobywać trochę detali. No i do tego celu najlepszą techniką jest po prostu dry brush, który dosłownie na tym polega. Czyli bierzecie jakiś jasny kolor, jakąś jasną farbę. To mogą być na przykład beże, które są bardzo fajnym rozwiązaniem, które bardzo dobrze współdziała po prostu z brązami, i dry brushujecie podstawkę. Użyjcie do tego dwóch, trzech kolorów, żeby w różnych miejscach był różny kolor
tego dry brushu, dzięki czemu też znowu wasza podstawka nie będzie taka jednolita, ale jeżeli użyjecie jednego, to też nic się nie stanie. No i teraz mamy trzeci punkt, którym jest po prostu dodanie w drugą stronę. Pogłębiamy cienie, czyli highlighty przed chwilą wyciągaliśmy dry brushem, a teraz cienie pogłębiamy po prostu washami. Możecie do tego celu użyć inków, możecie do tego użyć farb transparentnych. Ważne jest to, żeby po prostu te farby sobie wpłynęły w zagłębienia, trochę nam uwypukliły jeszcze bardziej tę podstawkę. Tak naprawdę kwestia kolorów dowolna, jak chcecie, ale jeżeli trzymacie się mniej więcej jednej tonacji, to znaczy brązów i zieleni, to trzymajcie się brązów i zieleni tutaj też. Wtedy jakby macie większą szansę na to, że wszystko pójdzie ok i nic się nie schrzani. Od razu mówię, że każdy z takich produktów typu wash, farba transparentna albo ink zachowuje się nieco inaczej. Dobrze jest mieć świadomość tego, co robicie. Inki po prostu są bardzo mocno skoncentrowane, więc wymagają mocnego rozcieńczenia, w przeciwnym wypadku wszystko wam zakryją na tej podstawce. Washe? Nie wymagają czegoś takiego, ale dobrze jest dodać do nich trochę flow improvera, żeby wam się po prostu podstawka nie świeciła. Farby transparentne, jak na przykład smoke, nadają się fantastycznie do tego, żeby malować drewno. Mówię tu konkretnie o smoku. On jest świetny do skóry i drewna. Tutaj idealnie znajdzie swoje zastosowanie. Również warto jest go trochę rozcieńczyć, ponieważ on jest mocny. Nie tak jak mocny jak tusz, ale jednak. W momencie, kiedy mamy już ponakładane te rzeczy, możecie sięgnąć po... I właśnie, to jest rzecz już opcjonalna. O, suchy pigment. Ja lubię coś takiego zrobić i nałożyć sobie taki suchy pigment na podstawkę. Jak nałożyć, jak używać takiego pigmentu? Najprościej bierzecie pigment, wsadzacie do niego pędzel, nakładacie go na podstawkę, po czym bierzecie, moczycie ten pędzel w wodzie i rozprowadzacie po prostu ten pigment, mocząc go jakby po podstawce. Suszycie i potem, jak jest nadmiar tego pigmentu, to możecie znowu mokrym pędzlem go ściągnąć. Ten pigment jest cały czas aktywny. Tak długo, jak nie zalakierujecie albo go nie zafiksujecie. On jest do ruszania cały czas, więc to jest akurat jakby plus, że jeżeli wam się po prostu omsknie ręka i za dużo nałożycie tego pigmentu, to możecie go łatwo ściągnąć. I ten pigment ma za zadanie sobie tak usiąść w zagłębieniach, zrobić tak, wiecie, tak naturalny taki kurz. Dodatkowo jakby nam też wszystko ze sobą mieszając. Taki plus pigmentu. Ostatnim punktem, tak naprawdę, którego warto się trzymać, to jest to, żeby zrobić rand podstawki na czarno. Możecie tak naprawdę użyć dowolnego koloru, ale czarny i brązowy są na tyle uniwersalne, że nie przeszkadzają po prostu. Nie przeszkadzają na stole, nie przeszkadzają podczas gry, nie przeszkadzają w gablocie. Po prostu jakoś ignorujemy te kolory. Czarny bardziej, brązowy trochę mniej. Lecicie rand naokoło. Czasami zdarzy się tak, że wam się pędzel omsknie. Tak jak mnie się to stało. Dobrze jest wtedy jakoś to zakryć. Mógłbym teoretycznie to zrobić, ale chciałem się trzymać pierwotnej koncepcji tego, żeby nie dodawać tu zbyt dużo tak naprawdę dodatkowych produktów, które być może nie macie w swojej kolekcji. Ten temat sobie zaparkujemy, on sobie zostanie i swojego czasu zrobimy po prostu sobie materiał o kilku typach podstawek połączonym z kilkoma różnymi produktami tego, jak to wykorzystać w tych podstawkach, żeby to były, wiecie, podstawki tematyczne, pasujące pod różne realia i różne rzeczy. Najpierw podstawy, a potem będziemy wchodzić w detal, dogadywać szczegóły, prawda? Słuchajcie, ja wam za dzisiaj bardzo dziękuję. Chciałem wam również podziękować za udział w ankiecie, którą wrzuciłem jakiś czas temu do social mediów. Bardzo dużo mi daliście odpowiedzi i super, dzięki wielkie. Również bardzo dziękuję za to, że nie wstydziliście się mi napisać nie. Kto wypełnia ankietę, ten wie, o co chodzi. Natomiast powiedzieć mi szczerze, jak widzicie pewne rzeczy. Mam parę przemyśleń na ten temat i chętnie się nimi z wami podzielę w osobnym materiale. Niekoniecznie będzie to film, niekoniecznie będzie to wpis i ściana tekstu po prostu. Nikt dzisiaj nie ma czasu po prostu czytać ściany tekstu, ale chciałbym się do tego odnieść, żeby, wiecie, żeby zachować po prostu ten dialog między nami. Pamiętajcie również, że jeżeli chcecie wesprzeć moją działalność i po prostu sprawić, że moje życie jest łatwiejsze, to możecie to zrobić na Patronite, ponieważ dzięki wam, tak na dobrą sprawę, ja jestem w stanie utrzymać jakoś ten biznes i dalej ciągnąć i robić te filmy, więc nie będę ukrywał, że każde wsparcie jest dla mnie bardzo istotne. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to oczywiście subskrybujcie. Jeżeli film wam się podobał, to łapka w górę, ponieważ, jak wiecie, algorytm jest głodny i wymaga nakarmienia. A my widzimy się w kolejnym materiale, mam nadzieję, że za tydzień. Ważna rzecz. Jeszcze, słuchajcie, to jest super istotne. Ostatnio zostałem zaproszony do pewnego projektu. Bardzo często pisaliście mi, że lubicie mnie słuchać, że dobrze się mnie po prostu słucha. Super, bardzo dziękuję za komplementy. Jednakże możecie mnie teraz posłuchać właśnie w nowym projekcie, do którego zostałem zaproszony. Otóż jestem, słuchajcie, gościem w środę i w czwartki na kanale streamerskim mojej narzeczonej Iri, u której gramy w różne gry. Akurat aktualnie gramy w Sea of Thieves, więc tam, jeżeli chcecie zobaczyć naszą grę i pooglądać i lubicie tego typu tematy, czyli oglądanie gry wideo, streamów gier wideo, no to
zapraszam, wpadnijcie, zafollowujcie jej kanał, żebyście nie przegapili po prostu żadnego ciekawego materiału, bo nie tylko Sea of Thieves tam jest, ale również Magic, The Outer Worlds, no i różne nowości, które niedługo powychodzą. Także to tyle, widzimy się za tydzień, słyszymy się, mam nadzieję, trochę wcześniej, bo będę miał wam coś do przekazania, a z częścią z was również widzę się na jeszcze jednych warsztatach w Warszawie w listopadzie. Trzymajcie się, na razie, cześć. We'll be right back.